NIK złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z kampanią zwroty, które cieszą, przeprowadzoną na przełomie kwietnia i maja 2023 roku przez Kancelarię Premiera i Ministerstwo Finansów. Wśród 20 kampanii skontrolowanych przez Izbę, to najbardziej jaskrawy przykład niecelowych i niegospodarnych działań medialnych zleconych przez ówczesny rząd. Z przyjętej strategii kampanii wynikało wprost że jej celem ma być utrzymanie w społeczeństwie poczucia zadowolenia z otrzymanego zwrotu podatku. Tyle tylko, że zwrot ten, jak podkreślali wówczas ekonomiści, był jedynie skutkiem naprawy błędów wynikających z prowadzenia tzw. polskiego ładu. W dodatku, wcześniej o zmianach mających wpływ na rozliczenie podatków za 2022 rok, rząd informował w kampanii niskie podatki, na którą wydał ponad 3 miliony zł. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie kampanii zwroty, które cieszą, dotyczy trzech ówczesnych urzędników kancelarii premiera i Ministerstwa Finansów, którym nikt zarzuca niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego.